Święto Trzech Króli Legionowska i u Capital Arena była świadkiem meczu 1.32 finału Pucharu Polski w futsalu, w którym zmierzyły się Legia Warszawa i AZS Politechnika Warszawska. Drużyna z Łazienkowskiej niesiona dopingiem swoich kibiców, którzy niemal do ostatniego miejsca wypełnili Legionowską Halę pokonała swojego rywala 4 do 0. Futsaliści Legii Warszawa na co dzień grają w najwyższej klasie rozgrywkowej, czyli w futsalowej ekstraklasie. Z kolei AZS Politechnika Warszawska nie występuje w żadnych rozgrywkach i jest drużyną czysto amatorską. Nic więc dziwnego, że na mecz z nią ekipa Złazienkowskiej wyszła w mocno młodzieżowym składzie. W trakcie spotkania na parkiecie pojawiło się aż 5 pięciu osiemnastolatków, z czego dla czterech był to debiut w barwach Legii. Pomimo mocno juniorskiego składu wojskowi od pierwszego gwizdka sędziego zaznaczyli swą dominację na boisku. Już w pierwszej minucie po golu Łukasza Krupnika legia wyszła na prowadzenie, a sześć minut później wynik na 2 do 0 podwyższył Portugalczyk Duarte Nuno Oliveira de Araujo. Fucaliści z Politechniki, choć przegrywali dwoma bramkami, nie zamierzali się poddawać. Potrafili nawet stworzyć sobie kilka groźnych sytuacji, ale nie udało im się jednak pokonać dobrze dysponowanego bramkarza wojskowych. W drugiej połowie legioniści strzelili jeszcze dwie kolejne bramki, udowadniając, że mieli spotkanie pod pełną kontrolą. Spotkanie kolejnej rundy finału Pucharu Polski w futsalu zostało zaplanowane na początek lutego.